Dobry wieczór Państwu. Lech Poznań już jest w fazie grupowej Ligi Europy. Warszawa czeka na Legię. Czy tak jak 4 lata temu dwa polskie zespoły zagrają w fazie grupowej Ligi Europy? Przekonamy się. Mamy nadzieję po 90 minutach na rewanżowy mecz. Legia Warszawa, Zorya Ługańsk. W czwartej rundzie kwalifikacji Ligi Europy zapraszają Państwa Jacek Magiera i Tomasz Jasina. Posłuchajmy przez chwilę hymnu warszawskiego zespołu. Proszę Państwa, mam nadzieję, że choć przez chwilę ci z Państwa, którzy spędzą ten wieczór przed telewizorem, poczuli atmosferę stadionu przy Łazienkowskiej 3. Tobiasz Welc, arbiter z Niemiec, wyprowadza na boisko jedenastki Legii Warszawa i Zorii Ługańsk. Przed tygodniem w Kijowie 1-0 wygrana Legii, gol Michała Kucharczyka, ale dziś o Jacku Legię czeka bardzo trudne zadanie. Oczywiście, że tak. Moim zdaniem to będzie dużo trudniejszy mecz, aniżeli ten, który był w Kijowie. Po pierwsze, obie drużyny znają się lepiej, są po jednym meczu. Obie drużyny mają do siebie duży respekt, co było widać. Każdy trener mógł się przygotować zdecydowanie lepiej, jeżeli chodzi o analizę przeciwnika. Także Legia tutaj musi być od pierwszej do ostatniej minuty skoncentrowana. Wcale nie jest powiedziane, że Zorya Ługańsk od pierwszej minuty rzuci się na Legię. Ona wcale nie musi. Ona ma dużo czasu na to, aby tutaj zaskoczyć Legię. Legia musi grać czujnie, zdecydowanie i przede wszystkim pewnie. Czwarty zespół poprzedniego sezonu ukraińskiej ekstraklasy przegrał ten pierwszy mecz. Dziś dwóch zmian w składzie dokonał trener Juri Wernyduk. Natomiast uprzedzając już nieco ten skład Legii, który za chwilę Państwo zobaczą, Legia w takim samym, można powiedzieć, pucharowym ustawieniu Henninga Berga. Tu nie ma żadnych zaskoczeń. Ostatni ligowy mecz przegrany z Koroną Kielce 1-2. No, jak jechali do Kijowa legioniści, to też byli po porażce z Piastem Gliwice 1-2. Zorya w ten weekend nie grała meczu ligowego. Grali natomiast w 1-16 Pucharu Ukrainy. Z łatwością odprawili trzecioligowy Krystal Cherson, wygrywając 5-0. Ale myślę, że to w tej chwili nie ma znaczenia. Liczy się ten jeden mecz, ta ostatnia droga do fazy grupowej. Oto niemieccy sędziowie, Tobiasz Welc, Rafael Foltyn i Holger Henschel. To sędziowie asystenci. 38-letni arbiter z Niemiec w tym sezonie prowadził już jeden mecz kwalifikacji Ligi Europy. Od 2 lat sędzia FIFA. No i za moment składy. Oto skład warszawskiego zespołu. Duszan Kucjak w bramce, a dalej od prawej strony obrony 19 Bereszyński, 25 Rzeźniczak, 2 Paznań, 17 Brzyski. W drugiej linii 37 Furman, 3 Jodłowiec, 6 Gilerme, 18 Kucharczyk i z przodu 11 Nikolic i z numerem 99 Prijowicz. Jakub Rzeźniczak przed meczem
pamiątkowa statuetka za rozegranie 50. meczu w europejskich pucharach. Dziś zaczyna drugą 50, można powiedzieć, swoich spotkań w europucharach Jakub Rzeźniczak i jeszcze ustawienie taktyczne drużyny warszawskiej Legii. Prijowicz i Nikolić ustawieni jako równolegli napastnicy. To się może pewnie i będzie się w trakcie spotkania zmieniało. Myślę, że nie ma w tej chwili sensu zagłębianie się w te taktyczne niuanse. O tym będziemy mówić i będziemy to widzieć w trakcie rozgrywania spotkania. I jeszcze skład Zorii bardzo poprosimy. Mykita Szewczenko w bramce z numerem 30, a dalej w obronie od prawej strony 39 Opanasenko, 3 Siwakow, 99 Pyliawski, 6 Kamieniuka. Dalej w drugiej linii 5 Gordienko, 22 Ljubenowicz, 34 Petriak, 18 Malinowski, 37 Homczenowski i 20 Karawajew. Dwie zmiany, jeśli chodzi o wyjściowy skład drużyny Zorii. Z numerem 99 Pyliawski nie mógł grać z powodu choroby w pierwszym meczu, a to jest piłkarz powołany do reprezentacji Ukrainy na najbliższe mecze eliminacji Mistrzostw Europy z Białorusią i Słowacją. No i w pierwszym składzie wychodzi także Żelko Ljubenowicz. Czekamy na pierwszy gwizdek Tobiasza Welca w czerwonych strojach Zoria Ługańsk, w białych Legia Warszawa. 5 meczów do tej pory w kwalifikacjach Ligi Europy, 5 zwycięstw. No gdyby nie ten mecz w Tiranie, zweryfikowany ostatecznie jako walkover, to Legia do tej pory gola nie straciła. U siebie jest konsekwentna. 1-0 z Botoszani, 1-0 z Kukeszi. No dziś taki wynik oczywiście Legię by satysfakcjonował, chociaż zawsze mamy nadzieję, że tych goli drużyna z Polski strzeli znacznie więcej. Wspomniałeś, Jacku, o tym, że Zoria wcale nie musi atakować od tych pierwszych minut. Oni w pierwszym meczu pokazali bardzo ważną cechę. Potrafią bardzo szybko wyjść z kontratakiem i dzisiaj na to też Legia musi zwrócić baczną uwagę. Oczywiście, że tak. Tutaj widać, że początek meczu bardzo spokojny. Zarówno Legia, jak i Zoria. Chociaż tutaj jest... Żółta kartka będzie dla Michała Pazdana. Niebezpieczna sytuacja pod bramką Legii. Iwan Petriak, zdaje się, tak szarżował z numerem 34, jest młodzieżowy reprezentant Ukrainy, ratował się faulem. Michał Pazdan, no niedobry ten początek, bo to jest miejsce wymarzone, można powiedzieć, dla Rusłana Malinowskiego. Jeszcze raz zobaczmy, tutaj wygrywa ten biegowy pojedynek z Pazdanem. Petriak, bardzo szybki, dynamiczny zawodnik, no i tuż za linią pola karnego będą mieć rzut wolny piłkarze Zorii. No zbyt łatwo tutaj Pazdan dał się wyprzedzić, nie wygrał pozycji. I to spowodowało, że jest rzut wolny. Żelko Ljubenowicz, on przymierza się teraz do strzału z rzutu wolnego. Jeden z dwóch najlepszych strzelców drużyny w poprzednim sezonie. 8 goli w lidze, tak samo jak Butkiwski. Ten drugi jest dziś na ławce rezerwowych, a Ljubenowicz od pierwszej minuty w składzie Zorii. No już w pierwszych minutach przyjdzie przeżyć trudne chwile piłkarzom Legii. Skupiony Duszan Kucjak, tam aż 4 piłkarzy Zorii w polu karnym. Na szczęście piłka nad bramką Duszana Kucjaka, ale to jest ostrzeżenie i pierwszy wniosek, który wypływa z tej akcji, że należy unikać tego rodzaju sytuacji. No wróciliśmy teraz z dalekiej podróży. To jest druga minuta meczu, początek, który ma bardzo duży wpływ na to, jak ta gra dalej będzie wyglądać. Całe szczęście, że piłka została uderzona nad bramką, gdyż była to wyśmienita okazja do tego, aby ten rzut wolny wykonać lepiej. Mignął nam przed chwilą Jurij Wernyduk, 49-letni trener Zorii Ługańsk, były piłkarz m.in. Metalurga, Zaporoże i Zenitu Sankt Petersburg. Zorii od 6 lat, najpierw jako asystent, a od 2011 roku, od listopada, pierwszy trener Zorii. No pod jego okiem, pod jego nadzorem drużyna poczyniła wyraźny postęp ten ostatni sezon i najwyższe w historii miejsce w Ekstraklasie, 4. miejsce Zorii Ługańsk, tuż za potentatami ukraińskiego futbolu, za Dynamem Kijów, za Szachtarem Doniecki, za finalistą Ligi Europy Dnipropietrowsk z ubiegłego sezonu. Z tym Dnipro Zoria dwukrotnie potrafiła wygrać w poprzednim sezonie i to najlepiej chyba obrazuje umiejętności zespołu Jurija Wernyduba. Kamieniuka. Dokładnie, starają się piłkarze Zorii, kiedy rozmawialiśmy jeszcze przed tym spotkaniem, mówiłeś o tym, że ten stadion, ta atmosfera zawsze mobilizuje drużynę, która tutaj przyjeżdża do dobrej gry. No tego się trochę obawiamy, że dzisiaj Zoria bez jakiegoś wielkiego balastu, bez ogromnej presji zdała się tutaj wznieść na wyżyny swoich umiejętności.
Oczywiście, że tak. Dla Legii jest to naturalna sytuacja, kiedy jest mnóstwo kibiców, kiedy dopingują. Oni się tutaj czują bardzo dobrze, muszą się czuć pewnie. Natomiast dla przeciwnika to jest nowość. Oni tutaj nie mają nic do stracenia. Mogą się pokazać, mogą grać na luzie. Jeżeli odpadną, nikt nie będzie miał do nich żadnych pretensji. Jeżeli strzelą bramkę, zrobią dużo szumu na boisku, wtedy mogą być bohaterami Ukrainy. Byli blisko awansu do fazy grupowej już w poprzednim sezonie. Piłkarze Zori Ługańsk grali w czwartej rundzie swoje Nordem Rotterdam. Zremisowali u siebie 1-1, a później pojechali do Rotterdamu i choć przegrywali 0-3, to doprowadzili do korzystnego dla siebie wyniku 3-3. Dopiero w końcówce stracili gola. Teraz uwaga, Michał Kucharczyk nie opanował piłki. A Mykita Szewczenko wyszedł daleko, szkoda, bo to było bardzo dobre podanie. Bardzo dobrze złamał do środka Kucharczyk, zbiegał, widział kątem oka to, co zrobi Furman. Doskonałe podanie, zabrakło tutaj dobrego przyjęcia piłki. To było dobre podanie, zabrakło właśnie tej ostatniej kropki nad i. No ale myślę, że to jest też kolejny wniosek, który płynie z tego meczu. Te prostopadłe podania w poprzednim meczu tych drużyn, inna para stoperów. Dzisiaj doszedł Pyliawski, doświadczony zawodnik, no ale też należy próbować szukać między tymi wysokimi stoperami. Teraz problem z Michałem Pazdanem. 5 minut meczu za nami, a już jakaś kontuzja Pazdana. Oto właśnie Juri Wernydub, trener Zori Ługańsk i Henning Berg. Doskonała pasa. Jacek Jaruszewski, doktor, pokazuje tutaj, że najprawdopodobniej będzie potrzebna zmiana. Igor Lewczuk najprawdopodobniej zastąpi Michała. No fatalnie się ten mecz zaczął dla naszego obrońcy. No zastanawiam się, czy to jest jakaś kontuzja barku. Popatrzmy, proszę Państwa, spokojnie na powtórkę. Tutaj wybijał piłkę głową, no być może też jakiś uraz głowy, może bark. Ręka, zdaje się, Michała Pazdana niedobrze. Niedobrze, bo Pazdan dawał taką stabilizację, pewną jakość, jeśli chodzi o grę w defensywie. A już Igor Lewczuk, jak Państwo widzą, szybko musi się przygotować do wejścia na boisko. No ważny będzie moment dla Igora, aby te pierwsze minuty po wejściu na boisku nabrał pewności siebie, aby kilka razy tą piłkę rozegrał, aby poczuł boisko. Są to sytuacje na pewno bardzo trudne, kiedy zawodnik bez rozgrzewki, bez tego rytmu meczowego, bez tych 5 minut pierwszych, kiedy ta gra zaczęła nabierać rumieńców, wchodzi na boisko. No ale Igor jest doświadczonym zawodnikiem, trzeba powiedzieć. Ponad 30 lat, wiele meczów w Ekstraklasie. Na pewno da sobie radę. Dusan Kucjak wybija teraz piłkę poza boisko, no po to, żeby właśnie Henning Berg mógł dokonać zmiany. Już Igor Lewczuk przy linii bocznej. Szybka zmiana w Legii spowodowana kontuzją Michała Pazdana. No i teraz ważne te pierwsze minuty. Jacek Magiera wspomniał o tym, że to jest jeszcze nierozdziany zawodnik. No i widzą Państwo schodzącego Michała Pazdana. Bardzo szybko kończy swój mecz przeciwko Zori. Michał Pazdan w rewanżu. No ale to powinno jeszcze bardziej zmobilizować jego kolegów zespołu. Dobrze Rzeźniczak, Wślizg, Furmana starają się teraz przejąć inicjatywę. Tutaj w drugiej linii piłkarze Zori Ługańsk. Dobrze. Bereszyński od autu. Zacznie drużyna z Warszawy. Ale w środkowej strefie boiska Dominik Furman i Tomek Jodowiec muszą zagrać tak samo jak w pierwszym meczu. Agresywnie, zdecydowanie, wyprzedzać, sfaulować, przerwać akcję, nie przegrywać tych takich przebitek, które są bardzo ważne i mają duży wpływ na to, jak ten mecz dalej będzie się toczył. Ten środek pola będzie tutaj dzisiaj bardzo ważny. Guilherme faulowany przez Chomczenowskiego, od rzutu wolnego zacznie Legia. Bardzo dobry mecz Legii w Kijowie, konsekwentny, odpowiedzialny, bez błędów drużyny warszawskiej. To oczywiście zaowocowało golem. No a pamiętajmy o tym, że Legii w tym meczu należał się przynajmniej jeden rzut karny za zagranie ręką w polu karnym. I może trochę inaczej wyglądałaby też gra i sam komfort gry piłkarzy Legii w tym meczu, gdyby tego karnego Legia dostała i wygrała to pierwsze spotkanie, na przykład 2-0. Dobrze, teraz z prawej strony pokazuje się Bereszyński i zauważył to Dominik Furman dobrym przerzutem piłki. Natomiast strata Bartka zbyt łatwa. Zaczął Kamieniuka przez chwilę, Malinowski blisko niego, jest Dominik Furman.
faulowany teraz środkowy pomocnik warszawskiej drużyny. O Rusłanie Malinowskim mówiliśmy bardzo dużo przy okazji tego pierwszego meczu. To jest jeden z czterech piłkarzy powołanych do reprezentacji Ukrainy na najbliższe mecze eliminacji Mistrzostw Europy. Ten piłkarz właśnie z numerem 18, a oprócz niego także Mykita Szewczenko, bramkarz Zorii, Pyliawski, środkowy obrońca, i Budkiwski, który dziś zaczął mecz na ławce rezerwowych. Prijowicz lekko oparł się na nim o Panasenko, ale jeszcze walczy o piłkę Michał Kucharczyk. Opłaciło się naciskać Siwakowa, bo ten wybija piłkę poza boisko. No właśnie, na tych akcjach Kucharczyka, Guilherme, na ich kreatywności, na wzroście i dobrej grze w powietrzu Prijowicza, na sprycie Nikolicza, no może Legia tutaj budować swoją ofensywną siłę i ofensywną aktywność w tym meczu. Razem na spalonym zdaje się Aleksandar Prijowicz i za chwilę Michał Siwakow zacznie grę Zorii. O piłkarz, o którym wspominaliśmy przy okazji pierwszego meczu, który w 2011 roku zagrał 14 meczów w drużynie Wisły Kraków. A potem też sporo klubów, ale już nie w Polsce, w których grał właśnie Siwakow. Teraz Malinowski, dobre wydawało się przez chwilę przyjęcie piłki. Był tam blisko Jakub Rzeźniczak, a teraz ofiarnie pobiegł Dusan Kucjak i nie od rzutu rożnego, a od autu zacznie Zoria. Ale te pierwsze minuty pokazują nam skalę trudności, przed jaką dziś stoi drużyna Legii Warszawa. O Panasenko. Kucharczyk do Nikolicza. Dobra asekuracja ze strony Pyliawskiego. Jeszcze Prijowicz. Prijowicz. Powrót Karawajewa. Igor Lewczuk. A być może to jest właśnie ta ważna interwencja Igora Lewczuka na samym początku, kiedy nie jest jeszcze rozgrzany po raz kolejny. Dobrze Igor Lewczuk. No dobrze wszedł mecz, tak, spokojnie tutaj. Nawet nie chodzi o rozgrzewkę, bo jest ciepło, duża temperatura. Natomiast ten rytm meczu, to jest najważniejsze dla zawodnika, aby poczuć. Natomiast widać, że Igor dał sobie spokojnie z tym radę. 11 minuta spotkania w Warszawie w rewanżowym meczu czwartej rundy kwalifikacji Ligi Europy. Legia remisuje z Zorią Ługańsk 0-0. To jest oczywiście wynik, który daje awans Legii, ale Dominik Furman, zdaje się, w jednym z wywiadów przedmeczowych powiedział, my nie zamierzamy absolutnie grać tutaj na 0-0. Chcemy zagrać tak, jak w Kijowie. Grać odpowiedzialnie, konsekwentnie, ale walczyć o zdobycie bramek w tym meczu. Paulowany Żylko Ljubenowicz, właśnie Serb, zaczyna teraz grę. Siwakow z prawej strony. O Panasenko kilka razy w tym pierwszym meczu ograł go z łatwością Michał Kucharczyk. Myślę, że o Panasenko też, tak jak powiedziałeś, wyciągnął wnioski z tego pierwszego spotkania, wie, czego spodziewać się po Kucharczyku, bo te zespoły no, trochę się poznały, mimo wszystko znacznie więcej wiedzą o sobie, aniżeli przed tym pierwszym spotkaniem. Faul Nikolicza. No ale będzie się zastanawiał Panasenko, czy warto wchodzić do przodu, czy bardziej nie skoncentrować się na tym, aby zatrzymywać Kucharczyka. On nabrał dużego szacunku, respektu dla Michała po tych akcjach jego lewą stroną w Kijowie. Niezłe podanie do Karawajewa. Na szczęście dla nas nie opanował piłki pomocnik Zorii Ługańsk. Był tam co prawda blisko Tomasz Brzyski, był Igor Lewczuk, ale na Karawajewa. To jest też jeden z tych piłkarzy wypożyczonych z Szachtara Donieck. No, przy okazji pierwszego meczu sporo mówiliśmy o tym, że w tej chwili w kadrze Zorii jest aż 8 piłkarzy wypożyczonych właśnie z drużyny z Doniecka. Dziś w tym meczu, w tej wyjściowej pierwszej 11, 3 piłkarzy, którzy są wypożyczeni właśnie z drużyny. Guilherme świetnie teraz powalczył głową, ale nie dojdzie do tej piłki Nemanja Nikolicz. Ale obie drużyny są dobrze ustawione w defensywie, bardzo blisko siebie, formacji, obronna, pomocy. Cały czas widać, że ta organizacja gry jest jak na razie na wysokim poziomie. Oczywiście, czym dalej w mecz, czym większe zmęczenie, te odległości między poszczególnymi zawodnikami będą coraz większe. Natomiast ważne jest to, aby cały czas pilnować ustawienia na boisku. Bardzo aktywny od pierwszych minut Petriak, zaczną od rzutu rożnego jednak, tak pokazał sędzia asystent. W tej chwili walczył Petriak z Lewczukiem. No piłka stykowa na pewno.
blisko całej sytuacji niemiecki arbiter, stąd też przyznanie rzutu rożnego. No i teraz trzeba będzie mocno uważać znów w polu karnym. Stałe fragmenty nie zrobili nam krzywdy w tym pierwszym meczu w Kijowie. Piłkarze Zorii po stałych fragmentach, ale cały czas trzeba być bardzo uważnym, bardzo ostrożnym, bo mają kilku rosłych zawodników piłkarze Zorii. Jeszcze raz, zdaje się, będą wybijać piłkę z rzutu rożnego, bo przerwał grę pan Tobiasz Welc. Tam jakieś przepychanki chyba między Petriakiem. Oto właśnie młodzieżowy reprezentant Ukrainy, Iwan Petriak. A piłkę ustawia Żylko Ljubenowicz. Lewa noga, tak jak Rusman Malinowski. Duszan Kucjak dobrze piąstkuje piłkę bramkarz Legii. Jeszcze nie koniec akcji Zorii, Kamieniuka. Zostają zawodnicy Zorii w polu karnym, ale teraz pewnie złapie piłkę bramkarz warszawskiego zespołu i natychmiast daleko wybija w kierunku Nemani Nikolicza. Jest tu Siwakow, ale przejmą legioniści. Guilherme, Bereszyński. No, potrafi Guilherme zaatakować ze skrzydła, minąć rywala, dograć piłkę. Teraz jest faulowany Brazylijczyk jak na razie. Dobry sezon Guilherme. Zwłaszcza w tych meczach pucharowych daje bardzo dużo drużynie Legii. No to jest piłkarz, który nie boi się mieć piłki przy nodze. Bardzo krótko prowadzi piłkę, zasłania ciałem, mimo no, słabych warunków fizycznych, ale ta jego obudowa, jego praca rąk jest na bardzo wysokim poziomie. Bardzo trudno jest mu odebrać piłkę. Zazwyczaj jest faulowany, tak jak w tej sytuacji. Tomasz Brzyski i Dominik Furman, jeden z nich za chwilę zagra piłkę w pole karne. Tam jest i Prijowicz, i Rzeźnicza, który przydaje się przy tych stałych fragmentach, bo przecież to on asystował przy trafieniu Kucharczyka w tym pierwszym meczu w Kijowie. To on strzelił gola w Tiranie, gola, który tak rozwścieczył albańskich kibiców, że rzucając kamieniem w głowę Andrzeja Dudy spowodowali przerwanie meczu. Furman, nie, jednak Tomasz Brzyski, piłka do bramki. Prijowicz, gol! 1-0! Ależ piękna bramka drużyny warszawskiej. No i chyba nikt nie dotknął tej piłki, więc można to trafienie zaliczyć Brzyskiemu. 16 minuta meczu. Legia Warszawa, Zorii Ługańsk, 1-0. Bardzo dobre na pewno dośrodkowanie, strzelenie piłki w pole karne, ale kawał dobrej roboty. Wykonał Rzeźniczak, wykonał Jodłowiec i wykonał Prijowicz, którzy cały czas wbiegali w światło bramki. Bramkarz nie wiedział, co robić, czy wychodzi do dośrodkowania, czy też nie. Piłka uderzona ze stałego fragmentu gry w światło bramki, tak lecąca w kierunku, jest bardzo trudna dla bramkarza. Świetne uderzenie Brzyskiego, wielka pochwała za wykonanie tego stałego fragmentu gry. No był tam i Jodłowiec i Brzyski. No, jeśli ktoś dotknął piłkę, to tylko mógł to zrobić Tomasz Jodłowiec. Po tym zagraniu Tomasza Brzyskiego był Rzeźniczak i Jodłowiec, ale na razie przynajmniej dla mnie nie ma gol to znaczenia, zaliczony czy ktoś Tomaszowi dotknął, nie dotknął. Oczywiście. Najważniejsze jest, że po stronie Legii to jest ważne dla statystyków, bo oni jednak muszą być bardzo skrupulatni. Natomiast z punktu widzenia warszawskiego zespołu to jest gol bardzo ważny. Uwaga, bo zaczyna teraz grę Zorii, trochę zaspali legioniści. Mogła szybko odpowiedzieć drużyna z Ukrainy. No, zbyt dużo wolnego miejsca dostał tutaj Honczenowski na oddanie strzału. Nie wyszedł żaden z zawodników Legii, aby go zablokować to uderzenie. Kąśliwe uderzenie. Tutaj dobrze, że był rykoszet, dobrze, że Tkuciak też był na posterunku. Honczenowski i Ljubenowicz. Jeden z tych piłkarzy za chwilę będzie podawał piłkę w pole karne. Ljubenowicz, sygnalizuje Duszan Kucjak, że ta piłka już opuściła boisko, ale legioniści wybijają ją daleko od swojej bramki. W bardzo ważnym momencie strzelony ten gol przez Legię, gol, który na pewno pozwoli na trochę spokojniejszą, trochę pewniejszą mimo wszystko grę Legii w tym meczu. Ta jednobramkowa zaliczka na pewno ważna, ale widzieliśmy, że ten początek trochę nerwowy. Świetnie teraz wychodzą legioniści. Prijowicz, atakował go Siwakow, jeszcze zdecydowanie Pyliawski bez faulu. Zaczyna reprezentant Ukrainy, Karawajew nie przyjmuje piłki. Ale był taki moment, aby zagrać prostopadłe podanie do wybiegającego na wolne pole Nikolicza. Prijowicz nie zdecydował się, dalej prowadził piłkę. Zabrakło decyzji takiej, aby tą piłkę skierować prostopadle w kierunku bramki Szewczenki. Zaczął Tomasz Szebrzyski do Igora Lewczuka, już Jakub Rzeźniczak. 51. mecz dzisiaj w europejskich pucharach Rzeźniczaka.
a pod tym względem brakuje mu tylko jednego meczu do Marcina Baszczyńskiego, który jest rekordzistą, jeśli chodzi o polskich zawodników pod względem liczby gier w europejskich pucharach. Na koncie Marcina 52 mecze, no ale Marcin już nie ma szansy, by ten dorobek poprawić. Natomiast Jakub Rzeźniczak i owszem, i to już w tym sezonie, jeśli Legia awansuje do fazy grupowej Ligi Europy. Guilherme. A przynajmniej na razie wszystko na to wskazuje, na spalonym Nikolić. Trzeba się teraz utrzymać przy piłce. Dobrze, że Guilherme zbiera tak zwaną drugą piłkę po przyjęciu. Można było ją spokojnie rozegrać przez obrońców, zmienić stronę na drugiej flance tak zwanej. Był niepilnowany Kucharczyk, do którego można było posłać swobodnie futbolówkę. Siwakow. Długim podaniem zaczyna teraz Michał Siwakow. Rzeźniczak. Dobra asekuracja Bereszyńskiego. Bardzo dobrze teraz kapitan Legii. No takiej właśnie postawy zdecydowanej. Także tego rodzaju asekuracji w sytuacjach, które tego wymagają. Chcemy dzisiaj oglądać jak najwięcej. Ta pomoc wzajemna na boisku jest samym zawodnikom bardzo mocno potrzebna. Jodłowiec do Furmana. Niedobre to zagranie Kamieniuka. Przejmują teraz piłkarze z Zorii Ługańsk. Ładnie Malinowski do Kamieniuki. Znowu dobra interwencja Jakuba Rzeźniczaka. Tak, bardzo dobrze asekuruje, jest zdecydowany. Kuba Rzeźniczak tutaj w tych akcjach nie pozwala na wykonanie dośrodkowania. Michał Pazdan, proszę Państwa, już w drodze do szpitala, prawdopodobnie zwichnięty łokieć. No, chciałoby się, żeby jak najszybciej oczywiście mógł grać, bo Legie czekają kolejne mecze i liga, w której no, trzeba odrabiać już stratę do lidera, ale także mamy nadzieję również mecze w fazie grupowej Ligi Europy. Puchar Polski, no to wszystko wymaga sporej liczby zawodników. Powalczył teraz ofiarnie Pryjowicz i piłka dla Zorii Ługańskiej. Przypomnę, Zoria zaczęła tegoroczne rozgrywki od trzeciej rundy. Grali z belgijskim Charleroi. Wygrali spotkanie u siebie 3-0 na wyjeździe. 2-0, prezentując przy okazji bardzo widowiskową, bardzo efektowną grę. Stąd też te obawy, które mieli również fani warszawskiej Legii przed starciem z Zorią Ługańsk. No oczywiście losy tego dwumeczu jeszcze wcale nie są rozstrzygnięte, choć Legia w dwumeczu wygrywa już 2-0. To skupienie, mobilizacja, koncentracja obowiązują do ostatniej minuty tego spotkania. Tak jest, ale czujnym trzeba być cały czas i tak było przed meczem wiadomo, że aby w regulaminowym czasie drużyna ukraińska awansowała, musiałaby i tak przyjść 2 gole. Teraz się to nic nie zmienia. 2 gole dają drużynie ukraińskiej awans, także trzeba być czujnym, zdecydowanym, skoncentrowanym, nie dać rozwinąć skrzydeł drużynie z Ługańska. Malinowski, ale dobry powrót Bartosza Bereszyńskiego. Duża czujność, trzeba zachować, kiedy ma piłkę przy nodze. Zawodnik z numerem 18, Rusłan Malinowski. 3 gole strzelone właśnie w tym dwumeczu z Charleroi, tego piłkarza. Przepiękne trafienia, on strzelał także Feyenoordowi Rotterdam w tym poprzednim sezonie. A tymczasem Dominik Furman, przejęta piłka jest z prawej strony. Nikolić Furman do środka, ale nie dał się na to wszystko nabrać teraz Gordienko. Na pewno duże brawa i plus za to, że Dominik Furman w środkowej strefie boiska wyprzedził, odebrał piłkę, natomiast zabrakło później koncepcji. Był moment taki, aby można było uderzyć na bramkę z lewej nogi, nie zdecydował się na uderzenie. Potem zabrakło miejsca na to, aby dograć partnerom piłkę. Jodłowiec do Pryjowicza. Wychodzi teraz odważnie Jodłowiec, jest Kucharczyk. Nisko trzyma się Kucharczyka, o pana Senko zacznie, ale drużyna Legii. Jest ta 3. minuta rewanżowego spotkania 4. rundy kwalifikacji Ligi Europy. Wszystki do Nikolicza. Ładnie teraz Nikolicz, Kucharczyk. Piłkarze Zorii obok Michała Kucharczyka skutecznie utrudnili teraz zadanie strzelcowi gola w tym pierwszym meczu w Kijowie. Bardzo ważna bramka zdobyta w tym spotkaniu właśnie przez Kucharczyka. Teraz Pryjowicz w walce z Opanasenko. Często zbiega w boczny sektor boiska. W tej chwili Kucharczyk jest na prawej stronie boiska. Pryjowicz na lewej, Guilherme w środku. Także duża rotacja, jeżeli chodzi o ofensywę warszawskiej Legii. Nie ma przy
wpisanych zawodników do pozycji, starają się szukać miejsca tak, aby jak najszybciej i jak najlepiej zaskoczyć przeciwnika. Poczekał na Guillerme Tomasz Brzyski. Furman. Rzeźniczak, cały zespół Zori teraz na swojej połowie. Włącza się Rzeźniczak, jest z prawej strony Bereszyński, obok niego Konczenowski. Łapie piłkę Mykita Szewczenko. O, pokazał w pierwszym meczu kilka bardzo dobrych interwencji właśnie Mykita Szewczenko. Tymczasem Rusman Malinowski, jest obok niego Dominik Furman Malinowski. Indywidualna akcja Malinowskiego, faulowany pomocnik Zori. Nie z tej strony Dominik zaatakował w tej pierwszej fazie, był źle ustawiony. Dał wolne miejsce na to, aby Malinowski przyjął piłkę do przodu. Powinien zrobić wszystko, aby być ustawionym tyłem do swojej bramki, mówię o Dominiku Furmanie, i wypychać Malinowskiego od naszej bramki w stronę bramki Zori Ługańsk. Tak z niepokojem patrzyłem, jak zareaguje Tobiasz Welc. Na szczęście niemiecki arbiter nie pokazał żółtej kartki Dominikowi Furmanowi, ale znów czujność i koncentracja teraz w szeregach drużyny Legii, bo stały fragment, rzut wolny i znów tam Hamczenowski i Ljubenowicz. A w środku i Siwakow, i Pyliawski, ci piłkarze, którzy potrafią grać się bardzo dobrze głową. Uwaga, Duszan Kucjak piąstkuje piłkę jeszcze Kamieniuka. Ale dobre dośrodkowanie na wysokości 5 metra, bardzo dobrze Duszan Kucjak zachował się w polu karnym, wychodząc, piąstkując piłkę przed pole karne. Nikolicz i Kamieniuka. Był faulowany Nemanja Nikolicz i brawa teraz dla reprezentanta Węgier. Powalczył o piłkę, dał się sfaulować, no ale w sytuacji, kiedy tam nie było wokół żadnego piłkarza Legii, to optymalne rozwiązanie dla warszawskiej drużyny. A popatrzcie Państwo jeszcze raz na ten stały fragment, na to zdecydowanie Duszana Kucjaka. No i tutaj na faul Kamieniuki na Nikolicz. Kucharczyk. On nie daje dzisiaj tyle swobody, co w pierwszym meczu Kucharczykowi. Opanasenko wyciągnął wnioski z tej pierwszej potyczki między tymi drużynami. Prawy obrońca Zori Ługańsk gdzieś jest bliżej Kucharczyka, nie pozwala na te rajdy, bo przecież tam kilka razy w tym pierwszym spotkaniu Kucharczyk zakręcił Opanasenko aż miło. Teraz szansa dla Kucharczyka, podanie do Prijowicza, zdąży do tej piłki Prijowicz! Pyliawski, spokojnie. Ale mamy piłkę. Dobrze zbiera Jodłowiec, włącza się Tomasz Brzyski. Brzyski. Zagranie po ziemi, takie sprytne. To jest to, co mógł z tej akcji wycisnąć, można powiedzieć, Tomasz Brzyski. Dość dobrze blokowany, ale próbował tam sprytnie podawać do znajdującego się w polu karnym Prijowicz. Rzeźniczak, Furman. Guillerme. Jest w środku Prijowicz. Prijowicz z pierwszej piłki do Nikolicza, ale trochę takie niechlujne zagranie Prijowicza i trzeba teraz wracać, bo ma sporo miejsca Chomczenowski, ale znów znakomity powrót Bereszyńskiego. No, grał teraz z łatwością Chomczenowskiego Bartosz Bereszyński, przy okazji jeszcze faulowany. Zacznie zatem Legia. 27 minut już prawie gry. To jest inny mecz, aniżeli to spotkanie w Kijowie. Na pewno jest inny. Najważniejsze jest to, że Legia prowadzi 1-0. Już w pierwszej połowie meczu. Tutaj widać taką sytuację, kiedy Guillerme wchodzi do środka. Jest bardzo dużo wolnego miejsca na prawej stronie boiska. Bereszyński nie ma przy sobie żadnego przeciwnika. Zawodnicy Legii muszą to zobaczyć w kilku przypadkach, aby posłać piłkę do niego na wolne pole. Wtedy będzie możliwość przyjęcia piłki, dośrodkowania w pole karne. Muszą to widzieć zarówno Dominik Furman, jak i Tomek Jodłowiec. Próbował Guillerme do Prijowicza, ale już przejęta piłka przez kapitana Zori, przez Kamieniukę. Malinowski, bardzo dobrze Lewczuk. Dobrze, że tutaj się pogubił, bo to była bardzo niebezpieczna sytuacja. Podanie prostopadłe przez środek między dwóch zawodników. Zabrakło takiej jakości w przyjęciu piłki, na całe szczęście, przez zawodnika z Ukrainy. Spokojnie teraz legioniści. Kilka podań między Rzeźniczakiem, Furmanem i Guillerme. No, takie momenty też są potrzebne, żeby być przy piłce, żeby zmusić rywala do biegania, żeby poczuć taką pewność na boisku. Brzyski do Lewczuka. Dominik Furman niedokładnie musi teraz
pobiec za piłką Rzeźniczak, ale nie stracą jej Legioniści. To jest najważniejsze. Z przodu Guilherme, w jego kierunku piłka jest Nikolic, ale dobrze ustawiony Gordienko. Kamieniuka, Homczenowski, znów Gordienko, jest na środku Ljubenowicz, ale bardzo dobrze teraz popracował w defensywie Nikolic. On też potrafi dać z siebie trochę właśnie wtedy, kiedy trzeba bronić, kiedy trzeba pomóc kolegom w tej grze defensywnej. Te powroty za rywalami czasem się opłacają, tak było właśnie przed chwilą. Mirosław Radowicz, to nie oznacza jeszcze oczywiście powrotu Mirosława Radowicza na boisku w drużynie Legii Warszawa, ale korzysta z kilku dni wolnego Radowicz, by zobaczyć swoich byłych kolegów. Dobrze Jodłowiec w powietrzu, Kucharczyk, uwaga teraz, szansa Legii na skończenie tej akcji strzałem, Guilherme faulowany, będzie rzut wolny. No odległość spora, Jacku, ale już raz w tym meczu Legia miała rzut wolny z dalszej odległości, choć teraz od razu zaczął Dominik Furman na lewą stronę zagraniem do Prijowicza, jeszcze Kucharczyk niedokładnie do Aleksandra Prijowicza. No Legia próbuje z lewej strony założyć taką małą grę, na kilku metrach wymienić podania na jeden, dwa kontakty. Trochę brakuje jakości jak na razie ruchu od piłki czy do piłki, precyzji utrzymania właśnie w tym sektorze trzecim, w sektorze ataku, gdzie piłka jest jak najdalej od swojej bramki, a jak najbliżej bramki przeciwnika. Karawajew to jest jeden właśnie z tych piłkarzy wypożyczonych z Szachtara Donieck, ale teraz złe zagranie Karawajewa, podanie do Nikolicza, uwaga, okazja Legii, ale ciut za mocne to zagranie do Nemani Nikolicza, może inaczej, może po prostu Mikita Szewczenko jest bramkarzem, który na przedpolu czuje się bardzo dobrze i który wyczuwa tego rodzaju sytuacje. Tak jest, dobrze wyczuł podanie, co prawda zawahał się przez moment, natomiast później zdecydowanie ruszył do piłki, widział, że jest ona w jego zasięgu, także zażegnał niebezpieczeństwo. Faulował w powietrzu Furman już, zaczęli szybko piłkarze Zori, pół godziny gry za nami, Homczenowski lewą stroną, trzeba teraz uważać, Malinowski, on potrafi doskonale, dokładnie dograć piłkę lewą nogą, ale zmuszony do zagrania do tyłu, do Kamieniuki, a Kamieniuka no, robi najgorszą z możliwych rzeczy, czyli oddaje piłkę graczom warszawskiego zespołu. Ale Legia wyciąga wnioski. W pierwszym meczu 2-3 razy dostaliśmy jako Legia podanie takie między dwóch zawodników. Tutaj bardzo dobre ustawienie Guilherme, który przeciął lot piłki, zablokował, mógł wyprowadzić szybką kontrę. Ljubenowicz, Malinowski do Homczenowskiego. Ale znów ten rygiel warszawskiej drużyny założony. Tam ciężko przedostać się między piłkarzami Legii. Dominik Furman, bardzo dobre wyjście, a teraz musi przerwać grę. Zdaje się niemiecki arbiter, czy też nie było faulu? Wydawało się, że był faul na Bartoszu Bereszyńskim. Chyba się zdecydował jednak na faul. Trochę to potrwało, ale zdaje się, że właśnie tak było. Walczył o piłkę właśnie Malinowski, którego teraz widzimy. No, Ruslan Malinowski. Myślę, że trzeba zwrócić uwagę na tego piłkarza, bo za rok, za dwa może grać już nie w Zorii Ługańsk, ale w znacznie lepszym klubie. Ten 22-latek, przypomnę, on ma za sobą już debiut w kadrze Ukrainy. W marcu zagrał przeciwko Łotwie, teraz też powołany na te spotkania najbliższe przeciwko Białorusi i Słowacji. A Ruslan Malinowski. Jewgeno Panasenko do Andrija Pyliawskiego. Z tych powołanych do reprezentacji piłkarzy Zorii Ługańsk największy dorobek, jeśli chodzi o liczbę meczów, ma akurat ten, który dziś jest na ławce rezerwowej, czyli Pyłyp Budkiwski. Ale pamiętamy Budkiwskiego z pierwszego meczu, w zasadzie raz tylko zagroził bramce Legii, a poza tym niewidoczny. On ma 6 meczów w reprezentacji Ukrainy bez strzelonego gola na razie. Ten rosły o świetnych warunkach fizycznych napastnik Zorii Ługańsk, to też oczywiście wypożyczony z Szachtara Donecka. Dominik Furman. Teraz szybciej wczegle na lewą stronę. Ale trzeba przyznać, że też dobrze skracają pole piłkarze Zorii Ługańsk. W takich sytuacjach utrudniają zadanie Legionistom. Złe teraz wybicie Duszana Kucjaka, przejmuje piłkę Karawajew, jest w środku Petriak.
Ljubenowicz, Malinowski blisko, był teraz Jakub Rzeźniczak po raz kolejny. Bardzo dobrze kapitan Legii Nikolicz i Pyliawski. I tym razem doświadczenie stopera Azori Ługańsk przesądziło o tym, że to drużyna z Ługańska wciąż ma piłkę. Pyliawski do Chomczanowskiego, ale to zagranie niedokładne. Jutro losowanie fazy grupowej Ligi Europy. Ostatni raz, kiedy dwa polskie zespoły grały w fazie grupowej, to sezon 2011-2012. No wtedy jednym z tych zespołów była Legia Warszawa. Grali w grupie z Gazjastem Sporem, z Gazjastem Sporem i ze Spartakiem Moskwa mecze w kwalifikacjach. I to pamiętne spotkanie w Moskwie, wygrane 3-2 po remisie 2-2 jakoś w Warszawie. Teraz, wczoraj, przedwczoraj chyba tego zwycięstwa na Łużnikach. Janusz Gol strzelił gola. No właśnie, pamiętamy te spotkania. No później legioniści awansowali do 1/16, wyszli z grupy, ale Sporting Lizbona okazał się nieznacznie lepszy. 2-2 i 0-1 to rezultaty wtedy drużyny warszawskiej Legii. No a gdyby Legia awansowała, to byłby to oczywiście trzeci z rzędu awans do fazy grupowej Ligi Europy. Lech Poznań, przypomnijmy, wygrał dzisiaj z Videotonem, z węgierskim Videotonem 1-0 w dwóch meczu, 4-0. No i już mogą się szykować sympatycy Lecha na losowanie fazy grupowej. Kibice Legii Warszawa jeszcze muszą trochę poczekać, choć na razie Legia jest na najlepszej drodze do tego, by znaleźć się w fazie grupowej. Uwaga, Chomczanowski dośrodkowuje, Duszan Kucjak łapie piłkę, ale niebezpieczne są te dośrodkowania Zori w pole karne. Na razie dość pewnie poczyna sobie Duszan Kucjak, ale trzeba zauważyć, że w tej sytuacji Petriak miał sporo miejsca. Dużo, dużo swobody, dużo miejsca, tym bardziej, że to nie jest zawodnik, który ma 1,90 m, tylko niski piłkarz. Doszedł do sytuacji strzeleckiej, natomiast uderzył tyłem głowy praktycznie. Nie mógł zaskoczyć takim uderzeniem Duszana. Mekita Szewczenko, jeden z najzdolniejszych, można powiedzieć, bramkarzy młodego pokolenia na Ukrainie, 22-latek, no też piłkarz wypożyczony z Szachtara Donieck. On już kilka razy był powoływany do reprezentacji tej pierwszej seniorskiej, ale jeszcze nie zadebiutował. Żółta kartka dla Kamieniuki, zdaje się, pokazana przez niemieckiego arbitra. Oto właśnie kapitan drużyny Zori Ługańsk, jeden z bardziej doświadczonych graczy, 30-latek. No, z roczną przerwą w Zori Ługańsk gra od 2004 roku. Jowicz, Kucharczyk i Nikolicz z przodu, ale zdecydował się na zagranie do bramkarza. Jakub Rzeźniczak, jeszcze raz Kucjak do Rzeźniczaka i dopiero teraz zagrana piłka w kierunku Nikolicza, ale tutaj spokojnie radzi sobie Pyliawski. Dobrze ustawia się ten piłkarz, który dzisiaj zastępuje Czeczera. Ljubenowicz. Próbował go łapać Jodłowiec. No trochę chaosu tam w tej akcji piłkarzy. Zori znów niebezpieczna sytuacja. Chyba niepotrzebnie tutaj Igor Lewczuk faulował. Był tyłem do bramki zawodnik Zori. Można było trochę inaczej, trochę poczekać chyba z tym faulem. O właśnie, Karawajew nic tutaj złego nam nie mógł zrobić. A rzut wolny z tej odległości to jest naprawdę bardzo niebezpieczna sytuacja. Trzeba unikać takich sytuacji, tym bardziej, że Zoria ma piłkarzy, którzy potrafią uderzyć. Malinkowski szczególnie, piłkarz, który z dystansu potrafi przymierzyć. No ja się dziwię tylko jednemu, Jacku, czy taka jest hierarchia w zespole, że do tych piłek z rzutu wolnego w ogóle nie podchodzi Rusłan Malinowski, bo cały czas Żelko Ljubenowicz. To jest oczywiście zmartwienie Zorii, natomiast
widzieliśmy bramki zdobywane przez Rusłana Malinowskiego lewą nogą, dlatego trochę to dziwi, bo wygląda na to, że albo Chomczenowski, albo Ljubenowicz. Chomczenowski to jest niestety wyrównujący gol Zorii Ługańsk. 39. minuta spotkania. Legia Zoria 1-1. Szkoda na pewno tej sytuacji, szczególnie, że ten rzut wolny był niepotrzebny przed 16 metrem. Dobre uderzenie, tu trzeba pochwalić na pewno zawodnika z Ukrainy za wykonanie tego stałego fragmentu gry. Poprzepychali się tam też w murze zawodnicy Zorii z zawodnikami Legii. Była luka. Bardzo precyzyjne kopnięcie Chomczenowskiego. No i proszę Państwa, od 39 minuty jest remis 1-1. To jest oczywiście wynik, który wciąż zapewnia awans Legii Warszawa, ale to oznacza, że trzeba się teraz jeszcze bardziej skoncentrować, jeszcze bardziej zmobilizować, bo Legia nie może sobie już pozwolić na stratę kolejnego gola. Gol na 2-1 dla Zorii oznaczałby awans drużyny z Ukrainy. Ważny teraz moment, aby wrócić do swojej gry, aby utrzymać się przy piłce, aby grać jak najwięcej na połowie przeciwnika, nabrać pewności, odbierać tak jak teraz Tomek Jodłowiec piłkę. Bryjowicz. Strzał na bramkę. To musi być wizytówka Legii w dzisiejszym meczu. Jak najwięcej właśnie takich zdecydowanych odbiorów piłki, która pokazuje pewność siebie. Karawajew wybija poza boisko. Jeszcze kilka minut tej pierwszej połowy zostało, aby ten gol tutaj nie wywarł jakiegoś takiego niekorzystnego wrażenia, jeśli chodzi o postawę drużyny Legii Warszawa w tej końcówce pierwszej połowy. Tu nie ma co rozpaczać i myśleć o tym straconym golu. Trzeba się brać do pracy i przede wszystkim pokazać rywalowi, kto tu na boisku rządzi. Przegrywa walkę w powietrzu Lewczuk, ale asekuruje Rzeźniczak. Tomasz Brzyski ma teraz trochę miejsca z lewej strony. Jest Pryjowicz, jest dobre podanie tutaj. Trzeba teraz utrzymać się przy piłce, rozegrać do Brzyskiego. Brzyski dośrodkowuje tej akcji. Nikt niestety nie zamknął. Zdąży do piłki Guilherme. Jest tam Chomczenowski. Odbiera piłkę Brazylijczykowi. Ale odzyskuje ją Bereszyński. Guilherme. Jest w środku Tomasz Jodłowiec. Guilherme. Wybija Pyliawski. Jeszcze Tomasz Brzyski, niedokładnie Malinowski. Dostał piłkę od Karawajewa, teraz powrót Michała Kucharczyka. No przydał się tutaj ten sprint Kucharczyka. Mają czas legioniści, by się ustawić, przygotować na kolejny atak Zorii. No to jest, nie licząc tego straconego w Tiranie gola, no ten wynik spotkania został zweryfikowany na Walkover 3-0. Jest to pierwszy stracony przez Legię gol w tej edycji europejskich pucharów. Jodłowiec do Nikolicza, ale Pyliawski na razie radzi sobie bezbłędnie z Nemanią Nikolicza. Kucharczyk. Za nim Malinowski, Kucharczyk. Wraca Chomczenowski, wycofuje do Szewczenki. Dominik Furman zacznie teraz grę drużyny warszawskiej. Kilka minut zostało do zakończenia tej pierwszej części spotkania. O ile arbiter nie doliczy, chyba nie ma takiej specjalnie potrzeby, bo tych przerw w grze zbyt dużo nie było. Jedna po kontuzji Michała Pazdana, to około 5 minut do zakończenia pierwszej połowy meczu. Brzyski w kierunku Kucharczyka, jest to Panasenko, teraz wygrywa znów ten biegowy pojedynek. Michał Kucharczyk ogrywa o Panasenkę, ale jest Sibakow. Igor Lewczuk, Dominik Furman i Tomasz Jodłowiec i Ljubenowicz. Dobrze teraz Serb podaje do Kamieniuki, musi wracać Guilherme. Kamieniuka do Chomczenowskiego. Chaosu w tej akcji Ukraińców, ale to oni są wciąż przy piłce. Chomczenowski, Duszan Kucjak łatwo złapie piłkę. Ale dużo swobody ma Chomczenowski tutaj przed wykonaniem tego dośrodkowania. Czy Bartek Bereszyński, czy Guilherme muszą być zdecydowanie bliżej tego piłkarza. To jest groźny zawodnik, który jest dobry, wystrzelony technicznie, który mimo, że jest na lewej stronie, często
łamie z piłką do środka i kieruje piłkę wzdłuż bramki, w kierunku bramki Duszana Kucjaka. Dominik Furman, ładnie teraz przejęta piłka Guillerme. Trochę straciła tempo ta akcja po tym zagraniu Guillerme do tyłu. Tomasz Brzyski na prawą stronę, bardzo dokładne zagranie do Bereszyńskiego, jest w środku Nikolicz, Bereszyński, Bereszyński, Kamieniuka szuka miejsca do dośrodkowania, ale dobrze blokuje piłkę Kamieniuka, Guillerme, Guillerme do Nikolicza, chciał tam sobie wypuścić piłkę do przodu, a Nikolicz, nie udało się. Lewczuk do Brzyskiego. Stracona piłka przez Legię, teraz Ljubenowicz fauluje Kucharczyka. Na pewno trzeba dotrzymać do końca, do gwizdka sędziego, do przerwy. Będzie czas na analizę, na jakieś uwagi, na wskazówki, co zrobić, aby ta gra w drugiej połowie wyglądała tak, aby była przede wszystkim skuteczna, jeżeli chodzi o defensywę. No tu chyba tkwią dziś największe rezerwy drużyny warszawskiej, pewnie trochę szybki pokrzyżowała Henningowi Bergowi ta kontuzja Michała Pazdana, ta szybka roszada, której musiał dokonać na środku defensywy. No ale gra obronna to jest gra całego zespołu, to nie tylko defensorzy, ale każdy z piłkarzy musi swoją cząstkę do właśnie obrony dorzucić. Pryjowicz, ładne rozegranie z Brzyskim, świetne teraz podanie Tomasza Brzyskiego, Michał Kucharczyk, szansa, Nikolicz Szewczenko. Podniesiona chorągiewka arbitra na spalonym piłkarz Legii. Ale dobra akcja, szybka, w tempie, rozegranie piłki na jeden kontakt. Podanie to, co jest najważniejsze dla Michała Kucharczyka, na wolne pole. To jest zawodnik, który jeżeli ma trochę swobody, ruszył. Teraz tak, minimalny, spalony. Tutaj rzeczywiście trzeba pochwalić sędziego za tą sytuację, że to wyłapał. Był, ale świetna akcja. Trzeba pochwalić Legię za to, że tak tą akcję rozegrali. Dwie minuty doliczone, proszę Państwa. To teraz sygnalizuje nam sędzia techniczny, tymczasem Pryjowicz, ograł Siwakowa. Guillerme chciał sprytnie do Nikolicza, bez faulu. Kamieniuka teraz znów muszą wracać legioniści. Dobrze, Brzyski przerywa akcję Zori. To niewykluczone, że jeśli Legia awansuje do fazy grupowej Ligi Europy, to Tomasz Brzyski będzie miał konkurenta. Mówi się o pozyskaniu Bojana Nasticza z Wojwodiny, Nowy Sad. Awans do fazy grupowej Ligi Europy. To są już konkretne pieniądze. To są pieniądze, które są bardzo ważne w budżecie Legii Warszawa, ale może o tym na razie nie rozmawiajmy, żeby nie zapeszyć. Czekajmy na dobrą grę Legii w drugiej połowie, oby nie powtórzyły się takie błędy jak ten, kiedy drużyna z Warszawy straciła gola, bo śmiem twierdzić, że ten faul po prostu był niepotrzebny. Igora Lewczuka, ten, który spowodował rzut wolny, bo sam strzał piłkarza Zori Tomczanowskiego bardzo dobry. Żółta kartka, kolejna pokazana przez pana Tobiasza Belca. Michał Siwakow zdaje się ukarany przez niemieckiego arbitra. No i może jeszcze na koniec drugiej pierwszej połowy drużyna Legii Warszawa spróbuje odzyskać prowadzenie w tym meczu. Byłoby pięknie, gdyby teraz udało się skończyć tę akcję golem. Dominik Furman i spora grupa legionistów w oczekiwaniu na piłkę. No możemy spodziewać się chyba dośrodkowania w pole karne. Uwaga, Dominik Furman, zdaje się, że to chyba była próba strzału i rzut rożny jeszcze na koniec pierwszej połowy. Ale podstawowa zasada. Pierwszego zawodnika zawsze piłka musi minąć. Dominik lepiej musi wykonać ten stały fragment gry. W Kijowie udało się strzelić Legii gola po rzucie rożnym. Teraz krótkie rozegranie. Furman do Brzyskiego. Brzyski i jeszcze raz z rzutu rożnego będą zagrywać piłkarze Legii. A trochę tych rzutów rożnych na koniec pierwszej połowy w ogóle stały fragmenty, bo był wcześniej rzut wolny Dominik Furman. No i może teraz takie dośrodkowanie, może gdzieś tam Michał Kucharczyk, może Pryjowicz pokaże się w polu karnym. Uwaga, dośrodkowuje Furman. Przewrócił się Mikita Szewczenko i to jest, zdaje się, gwizdek rzut kończący. Wolny, czy też gwizdek kończący. Gwizdek kończący pierwszą połowę. 1-1, proszę Państwa, na gola Kucharczyka odpowiada w tym meczu Tomczanowski. W drugiej połowie na pewno nie zabraknie emocji.